Generalnie świąteczny weekend można uznać za spokojny, jednak kilka zdarzeń odnotowano w kronice policyjnej. Do dość spektakularnego wydarzenia doszło tuż przed świętami w pobliskiej gminie Filipów, gdzie podpalono samochód osobowy. Dość szybko udało się ustalić sprawców. Okazali się nimi mieszkańcy tej samej gminy, 35- i 17-latek. W Wielki Piątek usłyszeli zarzuty, a prokurator na wniosek policji zastosował wobec sprawców dozór policyjny. Noc z soboty na niedzielę nie okazała się najszczęśliwsza dla dwóch biesiadników świętujących w jednym z suwalskich lokali gastronomicznych. Zaczęło się od sprzeczki, która przerodziła się w kłótnię, a ta w rękoczyny. Jeden z gości, poniesiony emocjami, chwycił kufel i uderzył nim w twarz swego adwersarza. Skończyło się pokaleczeniem oblicza zaatakowanego mężczyzny, ale sprawca również nie wyszedł z awantury bez szwanku. Pokaleczył się nieszczęsnym kuflem. W efekcie obaj panowie spędzili nieco czasu na sorze suwalskiego szpitala, po czym jeden z nich, 25-letni sprawca, pozostałą część nocy gościł w lokalnym areszcie. W poniedziałek po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut. Sąd może go skazać nawet na 5 lat pozbawienia wolności. Świąteczny czas nie był także łaskawy dla 26-latka, który w sobotę wraz z dwoma kompanami odbywał spotkanie towarzyskie przy jednym z bloków położonych przy ulicy Kowalskiego. Mieszkańcy, bojąc się tego, że pogawędka może przerodzić się w biesiadę i awanturę, poprosili o pomoc policję. Patrol sprawdził dane wskazanych mężczyzn w policyjnej bazie i zatrzymał poszukiwanego przez sąd 26-latka.